innego sposobu, żeby poradzić sobie z egocentryczną naturą człowieka, jak ją zabić. I Jezus, wcielony Bóg, tam na krzyżu zabił tę naturę w zastępstwie za ciebie. Dał się ukrzyżować i zmartwychwstał, żeby ci przetrzeć drogę. Żeby przetrzeć drogę Duchowi Świętemu do ciebie, żebyś mógł się narodzić na nowo. Żebyś mógł przyjąć to. Żeby to przyjąć, trzeba dostrzec, że jest w tobie błąd. Że jest w tobie ten egocentryzm, który cię dzisiaj oddziela od Boga. Jeszcze raz. Dostrzesz to. Ja to dostrzegłam 21 lat temu. To nie było przyjemne w pierwszej chwili. Nieprzyjemnie jest spojrzeć w siebie i zobaczyć tam bagno. I zobaczyć tam beznadzieję. Ale zaraz potem zawołałam do Boga. Odważyłam się uwierzyć, że On jest. Tak naprawdę zawołałam o prawdę. Zrzuciłam swoją hipokryzję. Zrzuciłam te wszystkie wydaje mi się. Bogu nie chodzi o to, żebyś przeżył to życie, stawiając hipotezy. On chce, żebyś był pewny. I w momencie, kiedy ja spotkałam Jezusa, to ja stałam się pewna. Ja dzisiaj nie wierzę w Boga, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Ja Go doświadczam od 21 lat. Nazywam się Nina Księżopolska. Mam dobrą pracę. Męża od 28 lat, tego samego, z którym wcześniej tak naprawdę nic mnie nie łączyło. Ale Bóg jest Bogiem mocy. Bóg jest Bogiem mocy. Znam Jezusa. Znam osobiście Jezusa i to jest Bóg, który podniósł moje życie. Który sprawił, że z zalęknionej, odrzuconej osoby, która udawała nie wiem jaką, stałam się zupełnie wolna od lęku przed człowiekiem. Dzisiaj w ogóle mnie nie obchodzi, co o mnie myślisz. Jestem tutaj dlatego, żeby cię uratować. Żeby ta informacja, która kiedyś uratowała moje życie, pod wpływem której zawołałam wreszcie do Boga w realny sposób, żeby ta informacja uratowała tobie życie również. Ja modlę się o to, żebyś nie zapomniał o tym. Ja pieczętuję każde słowo krwią Jezusa Chrystusa. Diable, zakazuję ci dotykać ciał, emocji i umysłów ludzi. W imieniu Jezusa zabezpieczam teraz każde słowo, które padło na żywną glebę. Ja teraz odsuwam wszelkie niedowiarstwo, wszelką hipokryzję, wszelki cynizm. W imieniu Jezusa, modlę się o to, żebyś Duchu Święty przekonywał każdego człowieka o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Słuchajcie, grzech został osądzony. Grzech został osądzony w ciele Boga. Bóg nie liczy ci grzechów. To nie jest jakiś dziad, który tam siedzi i spisuje, kiedy to upadłeś, a kiedy nie, kiedy co pomyślałeś, a kiedy przypaliłeś zioło. To nie jest taka postać. On w ogóle nie patrzy na to. On już to załatwił raz na zawsze na krzyżu. A teraz wystarczy to przyjąć. Wystarczy to przyjąć. Miłość wystarczy przyjąć. Nie wiem, czy byłeś kiedyś nieszczęśliwie zakochany. Chciałeś przychylić nieba jakiejś osobie, a ona tego nie chciała. I co? Nie doświadczyła twojej miłości. Tak samo jest z człowiekiem, który odrzuca miłość Boga. I dzisiaj możesz myśleć, że jest ci to niepotrzebne, że to jest jak kwiatek do kożucha, ale to jest kwestia twojego życia, bo dzisiaj nie żyjesz prawdziwie, jeśli go nie znasz. Nie żyjesz prawdziwie, jeśli go nie znasz. Będziemy tutaj przez najbliższe 1,5 godziny. Uzdrawiamy chorych, uwalniamy od demonów, uwalniamy ludzi zniewolonych. Jeśli masz jakiś wewnętrzny przymus do czegoś, czego nie znosisz, nienawidzisz tego robić, ale jesteś w to miejsce pociągany, to podejdź do mnie, uwolnię cię, uwolnię cię. Jeśli cierpisz na jakąkolwiek chorobę, na jakąkolwiek dolegliwość, może to być nawet
jakaś kontuzja, wszystko jedno. Podejdź, nałożę na ciebie ręce, zostaniesz uzdrowiony. Jestem pewna mojego Boga. Jestem pewna tego, co mam. Jestem dzieckiem Bożym. Ja jestem dzieckiem Bożym, ponieważ narodziłam się na nowo z Bożego Ducha i to jest dla każdego człowieka. Życie w mocy zamiast twojej niemocy jest dla każdego człowieka. To nie jest dla wybranych. Bóg nie jest elitarnym Bogiem. On przyszedł tutaj na ziemię, aby nikt nie zginął. Ale Jego wola może się wypełnić w twoim życiu tylko wtedy, kiedy ją zaakceptujesz. Jeśli zaakceptujesz to, co On chce dla ciebie, żebyś nie zginął, to nie zginiesz. A jeśli to odrzucisz, to zginiesz. Prosta konsekwencja. To nie znaczy, że Bóg chce twojej zguby. Zrobił wszystko, żebyś nie zginął. I przyjmij to dzisiaj.